Cześć, czat. Pomoc? Czy to tyle? Okej. To jest całkiem nie najgorsze. Jest. O, granat. To Q za plecy. Czy będę grał jeszcze TF-em? Możliwe. Teraz TF wydaje mi się całkiem fajne. W sumie. Bo jest wielu magów, którzy już się nie za bardzo nadają na mida. I TF może fajnie tą dziurę uzupełnić, tak mi się wydaje. Bo jego siła... No na przykład burst postacie wydaje mi się, że mogą teraz na midzie, w sumie sam nie wiem. Tak naprawdę teraz meta jest dzika i w gruncie rzeczy to można grać wszystkim wszędzie, nie? Co jest naprawdę fajne. Ale TF tą swoją uniwersalnością, tym kierowaniem linii, a zwłaszcza tym, że jego ult ma dużą wartość teraz, jak boty są takie dziwne z bruiserami, bo jak masz na bocie, nie wiem, Riven taką, to Riven, która zgarnie fraga, zrobi więcej niż Draven, który zgarnie fraga. Bo Riven ze swoim supportem mogą w kółko zabijać, bo Bruiser są mocno snowballowaci. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ej, ona jest moja, nie? Ha! Za wcześnie to powiedziałem. O nie, Szako zepsuł. Mógł zabić Azira. A jakbym przeżył to combo, to miałbym fraga pewnie. A dałem się tak złapać cholernie słabo. Chciałem Kalistę zabić. Co ona robi? XD, najgorszy wart ever. Czy to macie dawać wizję? Kurwa mać! Co? Co? Co tu się stało? Postawił najgorszego warda kiedykolwiek i zrobił tripla później. Szako zabił, nie wiem kiedy. On miał... To jest Yasuo, który przed chwilą miał 6-6. Ja mam R-kę. Dobra. Jest. Co? Tak jak obiecałem, czat. Dzisiaj, poza tym pierwszym luzem, jest dzień wygrany. Obiecałem wina i go dostarczyłem. Może były pewne trudności, ale no. Koniec końców, wynik jest satysfakcjonujący. Dobra, honor w Rumda. Dajecie zakłady. Kto myśli, kto obstawia, że ja przegram teraz? Im więcej osób obstawi, że przegram, tym większa szansa, że wezmę postać, którą nie przegram. Taką, żeby stryhardować. Oczywiście, że wygram, chat. Obiecałem wam, że dzisiaj będzie tylko jeden luz. I zamierzam dotrzymać słowa. O nie. Nikogo nie zabijemy? Fuck! Jeden hit. Miałem już WQ na niego, ale chciałem zaczekać, aż W się ten...
całe naładuje. Proszę, dzisiaj możecie mi mówić Trollxy, jeżeli chcecie, bo wiem, że lubicie dziwne nazwy. Bo dzisiaj jest dzień trollowania, ale też wygrywania, bo dalej podtrzymuję to, że nie będę ten. Że tylko jedna gra przegrana dzisiaj będzie. Dalej się tego trzymam. I po szóstce będzie dużo łatwiej. O tak! O tak! O! I jeszcze te dwa fragi R-ku. To było coś pięknego. Easy. Chodź, puszuj. I tak Drake'a zgarniemy, popatrzcie. Na bocie padł Pike. Dwie osoby są na topie. Drake powinien być nasz, bo Lissin prawdopodobnie zostanie puszować topa z Famerem. Nie zostaje puszować topa z Famerem, to ciekawe. Czy w takim razie my nie stracimy topa? Po prostu? Bo i tak tutaj raczej Lissin nic nie powinien zrobić, chyba że ja zagram warzywo, albo on zagra Place'a Boga. Ha? Widzicie? Ani warzywa, ani place boga. I moglibyśmy teraz robić Drake'a. Nie mam money. Zniknęła. Użyłem W i nie miałem money na Q do niego. O, proszę. Nie wiem. Trolle. Ja też jestem trolem. O nie. Ostatni hit. Dzwoni? To zadzwoni jeszcze raz. Chyba że mnie wkręcacie. Ja się nauczyłem. Czatowi nie wolno ufać w takich sytuacjach. Czat zawsze wkręca. Jak tylko podłapiecie okazję, żeby strollować. A może ja powinienem robić konkursy? Co 100 subów na streamie. Giveaway'e RP-ków. Płacić ludziom za subskrypcję. Co o tym myślicie, czat? Powinienem płacić za subskrypcję? Bo tak teraz patrzę na tą liczbę subów dzisiaj. 32. A wiecie, ile dzisiaj subów miał Daniel Magical? Kurwa, pewnie 1000. Sprawdźmy. Daniel Magical. On ma Magical, wiem, ale i tak znalazł. Dlaczego on ma minus 7 milionów wyświetleń? I to jest wzrost 10-krotny. Chwila, Ban Queen, jak zawsze. Czyli w poprzednim miesiącu musiał mieć minus 70 milionów. Za co zbanowany? A, XD. Ja myślę, że tak powinno być, nie? Ale za co zbanowany? O co chodzi? XD, wszystko usunęli, tak? Czy zawalczę w MMA 2? Fame MMA.
I ludzie go nie lubią. 2,5 tysiąca łapek w górę. Nie przejmuj się hejterami, Daniel. Rób to, co kochasz, a wszystko będzie dobrze. To moja wiadomość dla Daniela. Trzymaj się, Daniel, tam. Go, Fame MMA 2. Ja będę na ciebie kibicował. Jesteś moim faworytem, a nie Rafonix. Zawsze miło mi jest czytać w ogóle takie komentarze. Ja o tym nie mówię, bo jeżeli bym komentował wszystkie, to byłoby to... Mogłoby się wam gorzej oglądać. Ale czasem ktoś napisze mi coś miłego, na przykład wracam z roboty, a tam Noxy, uwielbiam to i to jest, zawsze to jest miły komentarz. Nawet jak nie mówię nic wtedy, to dlatego, że w miarę możliwości nie chciałbym tak, wiecie, słodzić na swoim streamie ani ten. O, dzięki. A potem ty piszesz, nie ma za co. A ja mówię, nie no, dzięki za ten. Ale tak naprawdę takie rzeczy się docenia. To tylko wiedzcie, nie? Tak wam mówię. Także jak lubicie jakiegoś streamera, niekoniecznie mnie, albo youtubera, to czasem mu możecie napisać coś miłego. Na przykład... O, fajnie, że nagrywasz. Albo... Nie jebią ci giry. No! Dawaj go, Warwick. Jesteś moim... Nie wiem kim. Ha! Okej. Okay. Jeszcze tego, chodźcie go. Co się tam dzieje? Czy sytuacja wymaga mojej uwagi? Chyba tak. Czemu mam tak mało farmy? Bo to jest syndrom LB. Nie słyszałeś? LeBlanki nie farmią. I w grach, gdzie jest LeBlanc, przeciwnik LeBlanc też nie farmi. Tylko wszyscy bijecie się. To jest tak jak są takie dwie drużyny kibiców. Kiboli, nie kibiców. I one się tak skrajnie nie lubią. To właśnie tak wyglądają gry LB. Ale jeżeli chodzi o... O, GG mi piszecie po gierce. Coś nowego, czat. Coś nowego. Zaskoczyliście mnie. Ale mnie skopał. Wbił dwójkę wcześniej i nie zauważyłem. Jakbym ja miał też dwójkę, to bym mógł go zabić. Możliwe, jeżeli wziąłbym E. Nie, ja nie żyję. Noxy, do mnie! Raczej nie ujdzie. Jakie to było oplute, takie Noxy, do mnie! O nie! O nie! O nie, odwróćcie! Jak do psa! O Boże, nie, no to było chamskie z waszej strony. No, a ty jak to, zawsze, Igor, zauważyłeś. Ja nawet o tym nie pomyślałem. No, ja też. Ta. Ari do ciebie idzie, Ari. No, tak. Ej, dobra, będę kończył streama, bo już późno. Chłopaki, jasne. Dzięki za grę. Wcześniej, ale dla mnie późno, bo ja się muszę zbierać. I czat, wielkie dzięki za oglądanie, tak jak zawsze. I do następnego streama. Peace.